Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać pierwsze radyjko z mojej kolekcji radiorników byłego Związku Radzieckiego. Jest to radioodbiornik Meridian 210. Jak widzicie, prezentuje się bardzo ładnie. Zachowany w bardzo dobrym stanie. Drewniana skrzynka, chromowane gałki, kompletna antena teleskopowa, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Oprócz tego, że ten odbiornik bardzo ładnie wygląda, to również bardzo ładnie odbiera stacje na zakresie UKF na falach średnich, długich i krótkich. I to w 5 podzakresach fal krótkich. Na chwilę obecną jest to odbiornik już przeze mnie naprawiony, w pełni sprawny. Co prawda zajęło mi to całe 2 dni, ale myślę, że było warto. Posłuchajmy teraz, jak odbiera w zakresie UKF-u. Zaczynamy od dolnego zakresu. Próbuję na nie wrócić. Przestrzeni, moja taka fundamentalna. My nie dopuścimy do głosu. To strasznie nam się to spodobało. Max stoi i powiedział: Ewangelizę. I pomyśleniem, i wsiemnią. Zawsze. Oraz coraz dwa opowiedzcie. A często o tym nie wiesz. Także tak szybko przeskanowaliśmy zakres UKF-u. Myślę, że odbiera bardzo dobrze. Czułość jest bardzo dobra. Zobaczymy, co słychać na zakresie far średnich. Dziwne наступательные операции на фронте. Последние 7 дней. Факт. Принимает кодекс поведения для... Достаточно долго. Неважно, насколько вы повреждены. Я очень слежу за темой космос. Форма наша для лукру помора. Probă, ca să spunem așa, să le spunem și ascultătorilor. Partea de notificări se pot trimite. Herti Helyszínen hátrahagyott csikkek egyikéből, a nyomozás kezdeti adatai lapján a nő is együtt tartózkodott vele, úgyhogy a két személy. Zobaczcie, że praktycznie nie słychać żadnych szumów pomiędzy stacjami. Ma bardzo dobrą selektywność, bardzo dobrą czułość. Teraz zakres fal długich. Tutaj to oczywiście
tylko polską jedynkę znajdziemy. Muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Panie Wojtku, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję panu za tę sposobność. Także jak widzimy, odbiera na wszystkich zakresach. Te radio ma bardzo duży głośnik, dosyć mocny wzmacniacz, także naprawdę przyjemnie się go słucha. Radio posiada wizualny wskaźnik dostrojenia, indikator nastrojki oraz indikator baterii. Wskaźnik dostrojenia działa w ten sposób, że jeżeli nie jesteśmy dostrojeni do żadnej stacji, świeci na czerwono, a gdy się dostroimy do stacji, świeci się na zielono. Natomiast wskaźnik baterii świeci się czerwonym światłem wówczas, gdy przy zasilaniu z baterii napięcie spadnie do 6 V. Co Wam pokażę jeszcze. Dla zakresu UKF-u mamy programator. Możemy zaprogramować 3 stacje. Największych węglowych trucicieli świata topiły się w ostatnich 10 latach o 2/3 szybciej niż w poprzedniej dekadzie. Londyński klub... A co mamy z tyłu radioodbiornika? Na tylnej ściance mamy gniazdo anteny zewnętrznej, uziemienia oraz gniazdo anteny dla UKF-u. Mamy pojemnik na baterię. Oraz gniazdo bezpiecznika. Chciałbym się trochę dłużej przyjrzeć temu gniazdu, ponieważ to jest bardzo istotna rzecz do mówienia. Zwróćmy uwagę, że mamy takie trzy pozycje: 220 V, 240. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale tutaj jest 127. A tu jest taka biała kropka na nakrętce bezpiecznika. Zobaczcie, to można wyjąć. W zależności od tego, jak włożymy ten bezpiecznik, gdzie się znajdzie ta kropka, to przełączymy trafo sieciowe na odpowiedni zakres. I może się zdarzyć tak, że źle to zrobimy i ustawimy na przykład 127 V, co doprowadzi do spalenia transformatora lub nawet całego radia. Na jednym boku mamy także gniazdo typu DIN. Jest to wyjście sygnału na magnetofon oraz gniazdo słuchawkowe. Zaglądamy do środka. Co możemy tutaj znaleźć? Tu jest transformator sieciowy, tranzystor regulacyjny, stabilizatora,
Tutaj jest sam stabilizator. Płytka wzmacniacza małej częstotliwości. Głowica UKF-u. Wzmacniacz i dekoder pośredniej częstotliwości UKF-u. A tutaj jest cały tor AM. To jest filtr hybrydowy 465 kHz. Porównajcie go z naszym filtrem ceramicznym RF02. Porządna antena ferytowa. Nie dziwnego, że tak ładnie odbiera na zakresie. To jest przetwornica napięcia stałego DC-DC. Dostarcza napięcia do varikapów głowicy UKF. Wskaźnik do strojenia na żarówkach 2,5 V. Tak jak wcześniej mówiłem, bardzo duży głośnik. No i w głębi mamy jeszcze płytkę z potencjometrami i regulacją barwy dźwięku. Programator stacji UKF na 3 potencjometrach. Przełącznik isostatu. Tak jak widzimy, odbiornik ma taką budowę modułową. Co prawda wszystkie połączenia pomiędzy płytkami są wykonane na stałe, ale w sumie to nie jest źle, ponieważ mamy pewność połączeń. Cechą charakterystyczną tego odbiornika jest to, że posiada zupełnie dwa niezależne tory radiowe. Tor AM i tor FM są zbudowane niezależnie. Dlatego jak przyjdzie Wam kupić takie radio, to pytajcie się, czy coś szumi na zakresie UKF i również na zakresie AM. To jest bardzo istotne, bo radio to jest zbudowane na układach scalonych radzieckich, czyli bardzo specyficznych, praktycznie niedostępnych. Jedyna możliwość pozyskania to tylko z drugiego radioodbiornika. Ja teraz pokażę Wam, jak zestrojona została głowica, tor pośredniej częstotliwości UKF. Do pomiaru częstotliwości heterodyny wykorzystałem odbiornik RTL-SDR. Troszeczkę zmieniłem układ połączeń. Włączyłem go na długim kablu USB, na takim przedłużaczu, żeby można było go trochę od komputera odsunąć. Oraz wykorzystałem taką pętlę, co wcześniej robiłem pomiary czułości wzmacniacza w UCZE. Dzięki temu odbiera ona w bardzo niewielkim zakresie fale, czyli nie odbiera nam zakłóceń z komputera. Dlatego też musiałem zbliżyć tą pętelkę do głowicy, gdyż to radio ma ekranowaną głowicę, a ponadto jest bardzo małe promieniowanie napięcia heterodyny poprzez antenę, co tylko dobrze świadczy o tym radiu. Także w tej chwili mamy radyjko na zakresie UKF-u i na dolnym zakresie zobaczmy, jaki jest pomiar częstotliwości. Ta czerwona linia to jest dolny zakres 98,2 MHz, a ta kreska obok po lewej stronie to jest nasza heterodyna. Przełączymy się teraz na górny zakres. Tak samo i tutaj. I mamy czerwona kreska, to jest 118,7 MHz, a ta kreska po prawej stronie
To jest nasza heterodyna. Także widzimy, że mamy z obu stron zakresu po niecałe 100 kHz zapasu. Także jest bardzo, ale to bardzo dobrze to zrobione. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku i co ja zrobiłem, żeby to radio tak przystroić. To jest schemat naszej głowicy. Jak widać, zbudowana jest ona na układzie scalonym i przestrojona jest napięciowo varicapami. Co my tu mamy? Obwody wejściowe, wzmacniacz włócze oraz heterodyna. Szukałem jakichś poradników w necie i niewiele co znalazłem. Na tym schemacie, to jest schemat do Meridiana 211-212, czyli takiego na rynek zachodni, znalazłem taką informację, żeby kondensator C16 w heterodynie zamienić na kondensator o wartości 150 pikofaradów, C14 z 9,1 zamienić na 6,8 pikofaradów oraz C6 na 91 pikofaradów i C4 na 130. Tylko jak zacząłem to analizować, dotarłem do wewnętrznego schematu tego układu scalonego, doszedłem do wniosku, że kondensatorów C4 i C6 w ogóle nie powinniśmy ruszać, bo nie mają w ogóle żadnego wpływu, moim zdaniem, na przejście na pasmo na górny zakres UKF-u. Więc i tak zrobiłem. Tylko że kondensator C14 wstawiłem 4 pikofarady, a nie 6,8. Niestety po takich przeróbkach zakres strojenia nie był prawidłowy. Więc doszedłem do wniosku, że trzeba skrócić w takim razie cewki, zmniejszyć ilość zwojów, skoro nie mamy żadnych kondensatorów do wyrzucenia. I zmieniłem ilość cewek z 6 na 3. I dla każdej cewki. Dla wodu wejściowego, dla wzmacniacza włócze, dla heterodyny. Ponadto rdzenie mosiężne, które są w tych cewkach, zamieniłem na rdzenie ferytowe. I zacząłem sprawdzać zakresy przestrajania i się okazało, że jest prawie dobrze. Niestety, gdy na minimum ustawiałem kondensator w heterodynie strojeniowy, trymer, to się okazało, że jego minimalna pojemność jest zbyt duża. To wstawiłem inny trymer z zakresem 3,10 pikofaradów. Oryginalnie był 4,15 i te 3 pikofarady też było za dużo. Znalazłem u siebie w zasobach taki miniaturowy trymerek. Nie wiem, bodajże od pół pikofarada on się stroi i to mi dopiero pomogło. Uzyskałem właśnie prawidłowe zakresy przestrajania. A tak to wygląda w środku. To jest kondensator 150 pikofaradów C16. To jest trymerek C14, właśnie ten malutki. Zobaczcie, jaki on jest mały w stosunku do tych oryginalnych. No i się udało. Ale jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie tą płytkę przetwornicy DC-DC? Tam ustawiamy zakresy napięć przestrajania varicapów. W oryginale to jest od 2 V do 16. Ja podniosłem górne napięcie do maksimum, w moim przypadku było to
17,5 V. I tak naprawdę dopiero to podniesienie tego napięcia pozwoliło mi uzyskać właściwe zakresy przestrajania. Teraz zobaczymy, jak wygląda zestrojenie obwodów wejściowych. Układ pomiarowy już podpięty. Tłumik zewnętrzny na 6 dB. Podłączamy się do wejścia antenowego. A sygnał zbieramy pętlą indukcyjną z cewki obwodów wejściowych. Urządzenie jest uruchomione, program również. Zobaczmy, co widzimy. W tej chwili mamy dolny zakres UKF-u. Tutaj jest nasza heterodyna, a tutaj mamy częstotliwość 87,5 MHz, czyli mamy zestrojone poprawnie. Przemieszczamy się w kierunku wyższych częstotliwości. I znowu mamy naszą heterodynę i koniec zakresu 108 MHz. Widzimy, że również jest to wszystko poprawnie zestrojone. A teraz sprawdzimy współbieżność strojenia wzmacniacza WC, czyli tak zwane wzmocnienie. Pętla indukcyjna założona na cewce wzmacniacza WC. Tłumik zewnętrzny 20 dB. I tak to wygląda. Jesteśmy na dolnym zakresie. Nasza heterodyna 87,5 MHz. Teraz będziemy się przesuwali w kierunku górnego zakresu. Koniec zakresu. Tutaj mamy 108 MHz. Widzimy znowu, że wszystko jest poprawnie zestrojone. Tor P3FM zbudowany jest na dwóch układach scalonych. Jeden i drugi. Pomiędzy nimi mamy czteroobwodowy filtr pasmowy. A na wyjściu oczywiście jeden filtr oraz detektor stosunkowy. Sprawdzimy oczywiście ten tor NWT200. Odłączymy wyjście sygnału PC z głowicy, a w to miejsce podłączymy wyjście NWT, a sygnał zbierzemy z nóżki 9-10 drugiego układu scalonego. Zobaczymy, jak zestrojone są te filtry. Tutaj mamy układ połączeń cały. Tłumik mamy ustawiony na 55 dB, tłumik zewnętrzny. Odlutowany przewód z głowicy. W to miejsce wprowadzamy sygnał i zbieramy kondensatorem 5,6 pF sondą ustawioną na mnożnik razy 10. Sygnał jest podawany w trybie ciągłym. Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo, tak wygląda zestrojenie czteroobwodowego filtru pasmowego. Naprawdę filtry hybrydowe czasami są gorzej zestrojone. Obejrzymy jeszcze tą krzywą z bliska. W tym celu zatrzymamy NWT. Przełączymy się na zakres PCFM wąski. Też ciągłe zapuszczanie. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Dość płaska krzywa. Pomiędzy liniami tymi niebiesko-zielonymi jest 180 kHz. Gdy włączymy zakres 3 dB spadku,
to mamy mniej więcej 230 kHz szerokość naszego pasma. Strojenia pozostałych filtrów i detektora FM nie będę już Wam pokazywał, ale pokażę Wam, jak działa wskaźnik stanu baterii przy zasilaniu bateryjnym. Mamy w tej chwili 9 V, czyli nominalne napięcie. Zmniejszamy je. I przy spadku napięcia poniżej 6 V wskaźnik się zaświecił. Ale co ciekawe, radio gra. Zobaczcie, nawet do napięcia 4,6. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. No cóż, skręcamy wszystko i podsumujemy. Podsumowanie. Mi osobiście ten radioodbiornik bardzo się podoba ze względu na bardzo ciekawy design oraz bardzo dobre walory użytkowe. Naprawdę ma bardzo ładny dźwięk. Starsze, ale zdążyła przyjechać do domu na Nowolipie 53, trzecie piętro. Bardzo ładnie odbiera na wszystkich zakresach fal. Kłopotem jest jedynie ustawianie fal na programatorze, ponieważ przy zwiększeniu szerokości pasma z 8 do 20 MHz no nie tak łatwo jest kręcić tymi potencjometrami i wstroić się w daną stację. Takim ułatwieniem jest włączenie automatycznej regulacji częstotliwości i wówczas to się łatwiej wszystko stroi. Także polecam zakup takiego sprzętu do swojej kolekcji. A jeszcze jedno zdanie na temat, dlaczego tak długo zajęła mi jego naprawa. Dlatego, że musiałem z dwóch złożyć jeden. Tu mam drugi. Troszeczkę w gorszym stanie obudowa. W tym jest jednak dużo, dużo lepsza. Co prawda tył odbudowy z tego odbiornika przeszedł tutaj, dlatego ten tył jest troszeczkę gorszy, ponieważ podczas transportu tego ładniejszego niestety tylna pokrywa w nim została uszkodzona. Ponadto ten odbiornik miał spaloną całą elektronikę. Za to miał sprawne trafo i stabilizator. Natomiast w tym trafo było spalone. Wszystkie układy scalone, poza jednym w torze FM, były sprawne. Ponadto musiałem jeszcze podkraść jeden układ scalony z Meridiana 202, ale to jest przeznaczone na części radioodbiornik, także nic się nie stało. No niestety, tak to czasami bywa, że musimy z kilku złożyć jeden. Ale myślę, że ten efekt końcowy naprawdę był tego wart. Także to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to poproszę łapkę w górę. Poproszę o suby. Pozwala to na rozwój mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.